NL 2024 82 65 099. Jest to przepiękny samiec. Oryginalny Darek de Graaf. Gąbek się tu mocniej pierzy, ale wypierzy się i będzie ładny. Ma jeszcze 3 lotki do zrzucenia. Pochodzenie super. Na pewno komuś się w hodowli ten gołąbek przyda. Szczególnie tutaj mamy tatusia. Tatuś tu jest, no, słynny Olimpik Józef. Józef, jest to gołąbek u Hansa, pierwszy narodowy as w long distance w 2020 roku. Pierwszy narodowy as de Albeste 2020, drugi olimpiada piżon kategoria gier roczny. Jest tutaj parowany ten Olimpik Józef. Tutaj mamy tego gołąbka, przepiękny olimpijczyk z teamu Hansa Jelkamp. Parowany na córkę słynnego Tangaja. Tangaj, tutaj mamy przepiękny gołąbek, piękne skrzydło. Tangaj dodatkowo jest tutaj ojcem samiczki, która była w latach 18-19 najlepszą czempionką Holandii w maratonach. Także no, polecam. Mamy tutaj Tangaja parowany na Miss Magic, jest to córka Claudio Che i Kajre. Od strony ojca mamy tutaj Zaltan parowany na samiczkę o nazwie Gea. Zaltan jest to syn po synie Apollo, Willem de Bruyne, i tu jest Hanvard de Haar, to jest też z gołąbków dwóch od Willem de Bruyne. Dodatkowo mamy tutaj wnuczkę Olympic Hansa. Też super gołąb, udarka Olympic Hans jest super gołębiem rozpłodowym. Dzieci Olympic Hansa wydały, Darek ma dwoje dzieci, też mu fajnie latają. I tu jest gołąbek 452 Hans Benders, jest to gołąbek, który wylatał 11 jedynek bez dublowania. Także no, polecam. No, Gea też super samica, 8 narodowy czempion w 21 roku. Jest matką gołębia z 9 z okręgowego lotu. Zaltan też jest tutaj super, z 18 roku 520 gołąbek, drugi z okręgowego lotu Diesel Agraus i pierwszy czempion w regionie Zuid West w 21 roku, drugi Azdoj w 20 roku, drugi czempion w oddziale i drugi czempion Vitesse w 20 roku. Także jeszcze jakiś jeden gołąbek, który jest z 18 roku, ale już nie ma miejsca w rodowodzie, także nie będziemy tutaj zmyślać. Przepiękny gołąbek, prawnuk Tangaja i wnuk Olimpik Józef. Także zapraszam do licytowania.